Akt nadania sztandaru. Burmistrz miasta Cieszyna niniejszym aktem uroczystym nadaje Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi imienia 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie sztandar jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji oraz zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec ojczyzny, narodu i patrona. W uznaniu dotychczasowych osiągnięć w działalności edukacyjnej oraz propagowania postaw społecznych i obywatelskich. Bądźcie godni tego sztandaru. Nauką i pracą służcie Bogu i całej ojczyźnie. Płat sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi imienia 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 na 100 cm. Przymocowany jest on do drzewca wykonanego z jasnego drewna toczonego, zakończonego głowicą w formie srebrnego orła w złotej koronie. Sztandar obszyto złotą taśmą i wykończono złotymi frędzlami. Główna strona sztandaru, awers, posiada zielone tło. Z jednej strony widoczny jest wizerunek Podhalańczyka na tle szkiców budowli charakterystycznych dla Cieszyna, takich jak ratusz, rotunda Świętego Mikołaja oraz wieża piastowska. Nad Podhalańczykiem widnieje w półokręgu napis Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi, a pod postacią nazwa szkoły, również w półokręgu, imienia 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. W każdym roku są zdobienia. Zarówno zarys budowli, napisy, jak i zdobienia wyszywane są złotą nicią. Postać Podhalańczyka jest w naturalnych wojskowych barwach. Na drugiej stronie sztandaru, rewersie, w centrum znajduje się wizerunek białego orła w koronie, godła Polski, który otoczony jest wieńcem laurowym w kolorze złotym, na tle krzyża będącego heraldyczną formą czteroramiennego krzyża o rozszerzających się ramionach. Krzyż taki jest niekiedy uznawany za odmianę krzyża maltańskiego. Na jego ramionach widnieją napisy Bóg, honor, ojczyzna, nauka. Na tle białych ramion znajdują się symbole, herby powiatu cieszyńskiego, miasta Cieszyn, logo szkoły oraz nakrycie głowy Podhalańczyka. Każde logo otoczone jest wieńcem laurowym w kolorze złota i skierowane w stronę orła.